dzisiaj dobry dzień. Dwie kupry, jedna w czteronapędzie, druga w ośce. Ta ładna czerwona, specem od kolorów nie jestem, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ładny czerwony kolor. Jest w napędzie właśnie na cztery koła, jest to najnowsza kupra. Co się zmieniło wewnątrz? No, zmienił się ekran, jest większy. Tutaj nie ma specjalnych bajerów w tej wersji, oprócz tego, że właśnie mamy wspomniany napęd na cztery koła, który jest najważniejszym bajerem. To tak, mamy standardową stacyjkę na kluczyk, tak jak u mnie. Mamy oczywiście, pojawił się teraz, tak jak w Atece, którą niedawno testowałem dla Was, auto hold i elektroniczny hamulec ręczny, jest elektryczny. Więc mamy DSG tak jak było, DSG6, tu się nic nie zmieniło. Zamiast klasycznej wajchy, klasycznego uchwytu mamy teraz wszystko w elektronice, tak jak to zgodnie z nowymi trendami. Tu mamy za to, dzięki temu, że nie ma tej rączki, wygospodarowane zostało miejsce na dwa kubeczki. Jeśli chodzi o podłokietnik tutaj, no to niewiele się zmieniło. Zobaczcie, że tu mamy jeszcze taki schowek z wyjściem 12-woltowym, z gniazdem 12-woltowym. Podłokietnik jest przesuwny, tak jak był u mnie. Także w tej kwestii też można go blokować na różnych wysokościach, ale to mało komu jest potrzebne, bardziej się może przydać przesunięcie go do przodu. Tutaj za to mamy, zobaczcie, dwa gniazda USB. Są dwa gniazda USB i mini jack, jak widzicie. Tutaj też wiem, że w dzisiejszym Seacie, właśnie w tej najnowszej odsłonie, mamy możliwość ładowania bezprzewodowego. Jeśli chodzi o smartfony z taką opcją, no to jest fajna rzecz. W końcu postęp cały czas jest. Tutaj plastikowa tacuszka taka, no dokładnie tak jak u mnie, ten schowek taki ze zwykłego plastiku. Natomiast zmieniło się obicie drzwi. I to Wam pokażę, jak zamknę drzwi, bo tutaj, żeby nam nie hałasowało. Słuchajcie, zmieniło się obicie drzwi. Tutaj mamy taki szef. Co to właściwie jest? Jakaś skóra chyba z przeszyciem, tak. Ale rzeczywiście, to jest obite taką alkantarą. Właściwie to jest nie materiał, tylko alkantara, bo to jest dokładnie coś takiego samego, jak mamy tutaj na fotelach. Tak, tak, także jest ładnie. Tu jest dokładnie wszystko tak samo rozwiązane, czyli układ lusterka, no wszystko, chyba tutaj nic się nie zmieniło. Ta część jest, myślę, że identyczna. Takie mam wrażenie, że może troszeczkę idzie w dół bardziej, ale to raczej niemożliwe. Układ zegarów jest też identyczny. No nic się po prostu nie zmieniło, nic. Wszystkie różnice, wszystko, co będę Wam pokazywał, będzie dotyczyło tylko i wyłącznie tak naprawdę walorów trakcyjnych i tego tutaj ekranu, który został, widzę, że zupełnie zmieniony. No i oczywiście funkcja autohold, którą opiszę w czasie jazd. Bo cały samochód, poza drobnymi zmianami stylistycznymi, tutaj fotele są też, tu nie ma kubełków w tej wersji, tak jak u mnie są fotele zwykłe, zwykłe jak zwykłe, no tak zwane fotele sportowe, z podparciem, fajnym podparciem bocznym. Długość fotela też się w sumie nic nie zmieniła, teraz jak usiadłem w tym fotelu, to właściwie czuję się jak w swoim samochodzie, więc powiem Wam, że myślałem, że będzie inaczej. Chyba rzeczywiście ten boczek tu jest bardziej miękki, bo oni tutaj go wprowadzili, u mnie jest sztywny i to rzeczywiście może być wygodniejsze na dłuższą metę, w dłuższej podróży dla nogi, bo ja to narzekałem w moim samochodzie, że troszeczkę mi to przeszkadzało, a tutaj czuję, że jest lepiej. Także pierwszy kontakt z tym samochodem, czuję się jak u siebie, za wyjątkiem tego, że tu widzę czerwone stawki przez całe drzwi. To Wam mówiłem, że jak nie będziecie mieli koloru, który maskuje, jakoś tak ginie w tych czerniach tutaj wnętrza, no to będzie go widać. Najgorzej widać biały, no bo wtedy macie tutaj wszystko i taki biały pas. Dlatego uważam, że biała kupra, no to tylko dla tych świadomych, którzy wiedzą, że tak będzie. No dobra, teraz będzie pora trochę pojeździć tym samochodem, bo jeszcze go, tylko go przeparkowałem. No dobrze, moi mili. W takim razie ruszamy w trasę. O! Po odpaleniu, jakby ten dźwięk... Kurczę, czekajcie, jeszcze raz odpalimy. Posłuchajmy tego, otwarte są troszkę szyby z tyłu. Jakby troszkę ten wydech gadał inaczej niż u mnie. Już wszystko ustawiłem pod siebie, bo przestawiłem samochód do prezentacji, więc nie muszę niczego korygować. Możemy wyjechać. Żegnamy naszego poczciwego maluszka. Kablicę chyba schowałem do tyłu, tak, schowałem w bezpieczne miejsce. Dobra, jedziemy. Bye bye. Do poniedziałku, mój kuperku. Tutaj jest regulacja manualna w tym samochodzie. To jest pierwsza różnica względem mojego. Ja mam u siebie fotel w pełni regulowany elektrycznie. Proszę, proszę. Kobitko. Tak. Chciałem Wam jeszcze pokazać wszystkie różnice tutaj na ekranie, ale myślę, że najbardziej Was interesuje pierwsza jazda. Mnie też, jeśli chodzi o wrażenia. No cóż mogę powiedzieć póki co.
Czuję się jak u siebie. Poza tym, że samochód ma inny kolor, co widzę w lusterkach, widzę fragmenty nadwozia w lusterkach. No i poza tym, że... Poza tym, że troszeczkę jakby inaczej on brzmi, ale to jest taka drobniusieńka różnica, która być może wynika po prostu z tego, że samochód ma 148 km i może po kilku tysiącach ten wydech też inaczej zaczyna brzmieć. Ale poczekajcie, samochód jest dosyć zimny, więc nie będziemy go męczyć. A, bo on teraz działa w trybie Cupra. To dajmy mu komfort, pojedziemy w komforcie, no to wszystko tłumaczy. Tylko, że ten dźwięk w trybie Cupra jest przyjemniejszy, wiecie, niż u mnie. Dałem się nabrać, jakoś tak u mnie bardziej syntetycznie to brzmi. Jedziemy, no bo tu można wyjechać. O kurde! Tego nie zrobię u siebie. Bez wheel spina, bez tak zwanego wheel hopa. Rzeczywiście napęd 4x4 w Cuprze to jest coś, co mogłoby się przydać. Słyszycie chyba po moim głosie, że od razu mam banana na twarzy. W sensie, że nie ma tego stresu, że koła zaczną młócić jak wściekłe w momencie, kiedy wykorzystamy pełen power. Oczywiście byłem w trybie komfort, oczywiście nie wcisnąłem funkcji kickdown. O kurczę, szkoda, że tego nie widzieliście. A, porszawka mnie minęła, cabrio. No cóż, nie dla nas takie przyjemności. Facecik w czapce jechał w cabrio porszawce. Jedziemy. Aha, i chcę, oczywiście, jak zawsze muszę zresetować. Od uruchomienia tu mam zużycie. Czekajcie, weźmiemy może... Co to jest? Nie chcę tego. Media, samochód. Tu weźmiemy samochód. To kolorowy ekran. Tutaj proszę bardzo. Menu samochód. Czekajcie dalej. Duży ekran od razu inaczej się patrzy. Wskaźnik. Ciśnienie. Tu są letnie opony, wiecie? To są letnie gumy, tak jak wam pokazałem. I no, zdziwiło mnie to nieco, ale po prostu z fabryki samochód wyszedł na takich. No, gdzie jest spalanie? Czekajcie, widok. Dane jazdy. Tu chyba dane jazdy. Tak jest. Od uruchomienia. Jak jest średnie, to nie da się tak przewinąć jak u mnie. To też jest ta różnica, co w ATC zauważyłem. Ale kurz brzydki. Coś się stało facetowi. Musiał się zatrzymać. No powiem wam, że odczuwalnie w tym samochodzie, mimo tego, że też mam 6 biegów i obroty też są takie same, bo zaraz będzie 130 i będzie 3000 obrotów, to jakoś mam wrażenie, że jest troszeczkę ciszej, a przecież są Pirelli P Zero, czyli te głośniejsze opony względem moich Rechsteinów obecnych. Tu za to troszeczkę słyszę hałasu, ale wiecie, sprawdzimy. Od razu sprawdzamy. 130, słyszę wiatr. Tak, teraz ściana ma... No tak się 68, 67 i 68 pewnie będzie przez 130. Pewnie będzie. Dobra, silnik się już rozgrzał. Trochę ta szyba brudna, kurczę, może bym ją tak przemył, bo się zacieki zrobiły. Sikają na dach raczej. Zobaczmy, jak działa kickdown w trybie komfort. Tylko może... Kickdown. Kickdown. No trochę huczy, ale przypomniała mi się trakcja na Pirelkach P-Zero. No jak jest sucho, jak jest dosyć ciepło, to naprawdę te kapcie, te gumy są fajne. Czuję się fajnie ten samochód już w trybie wspomagania komfortowego. A teraz damy mu oczywiście Cupra Mode i posłuchamy, jak ten samochód brzmi w trybie Cupra. To inaczej niż u mnie, ten dźwięk jest inaczej. Agresywniej. Nie będę za bardzo wkręcał, on ma 156 km. Posłuchajcie, to jest tak, że ja muszę zrobić te testy, więc bardzo was proszę, żebyście nie hejtowali mnie za to, że go wkręcam tam na 5000, 6000 obrotów na chwilę, bo ja już wam mówiłem, zrobiłem odcinek na temat układania silnika do cierania. Katowanie non-stop, wchodzenie na czerwone pole, co w ogóle to jest niemożliwe, mamy DSG, jest nierealne. Oczywiście
gdyby to był mój prywatny samochód, to na pewno bym przez te 150 km nie zrobił tego, co tu. Ale ja muszę to zrobić, dlatego że jak będą wyglądały te moje testy? No ja muszę sprawdzić w zakresie użytecznych obrotów, z których będziemy korzystać bardzo często w tym samochodzie. Czyli po prostu do tych 5-6 tysięcy go pociągnąć parę razy. Ale nie martwcie się, mam na uwadze to, że to jest demówka dealera, że nie jest to samochód, który po moim teście będzie szedł na słom i na pewno nie będę przesadzał. Zrobię tyle, ile powinienem. No teraz w trybie D, czyli nie w tym trybie sportowym skrzyni, jak te obroty są niższe, no to posłuchajcie. To jeszcze z drugiej kamery potem Wam nagram. Ale co ciekawe, powiem Wam, że rozmawiałem właśnie z moim tu sprzedawcą, doradcą, klienta, zastępcą kierownika salonu, panem Adrianem, którego serdecznie polecam. Jeśli będziecie chcieli iść do dealera Carset, to zachęcam skorzystać właśnie z pomocy pana Adriana i u niego zamówić Cuprę, jeśli będziecie chcieli. Ja może porozmawiam też z panem Adrianem na temat jakiegoś może rabatu dodatkowego dla widzów, którzy po oglądaniu filmów na moim kanale zdecydują się zamówić w Carsetzie Cuprę. Może byłoby fajnie, co wy na to? Myślę, że taki ukłon w stronę widzów na jakieś hasło z mojego kanału, na przykład Saturday Car Fever, jakbyście powiedzieli po prostu nazwę kanału, że przychodzicie po testach i chcecie zamówić Cuprę u pana Adriana i dostaniecie dodatkowy rabat albo coś, nie wiem. Nie wiem, jakiś dodatkowy gratis, jakiś ekstras w cenie samochodu za darmo. A bez tego hasła nie dostaniecie. Więc może tak by było nawet całkiem fajnie, ale to taka mała dygresja, mam taki pomysł na szybko, na gorąco. Co ten samochód ma innego względem mojego auta oprócz napędu 4x4? Wiecie co? Właściwie oprócz tej tutaj Alcantary na... Alcantara, właśnie te manetki tutaj by się przydały nieco większe, nieco takie, żeby można było je złapać, ale to już taki detal. Ciągnie ładnie, ale teraz chcę się zatrzymać i spróbujemy wystartować szybko. No jest olej, już jest rozgrzany, silnik jest rozgrzany, no raz muszę zrobić taką próbę, żeby nie było. Wyzerujemy, czekajcie, dam tu licznik, bo mamy licznik, mam nadzieję, że zobaczycie, stoimy, jest. Tryb sportowy, tryb Cupra. 3, 2, 1. Jedziemy. Wystarczy. Ten start taki trochę był niemrawy. Nie wiem dlaczego. Ja nie używałem procedury launch control. Ja u siebie też tego nigdy nie używam. Ja mam ośkę. Ale tutaj nie chcę używać procedury launch control. Chcę ruszyć normalnie, tylko trzymając lewą nogę na hamulcu i wciskając gaz i puszczając hamulec. Czekajcie, zobaczymy jeszcze raz. Jest jakiś taki moment zdławienia, no dziwna sprawa. Jeszcze raz, czekajcie, jeszcze raz napujemy. Pusta ulica, wciskam gaz. No tak, jak tak do, on ma 1800 obrotów, to jest limit, a jak dam mu kickdown na hamulcu, Jest taki lekki lag, dobra, nie będziemy go żygowali absolutnie. Damy mu już skrzynię w D. Teraz, tak tylko dla formalności, sprawdzimy, jak ten samochód skręca. No ja mam ośkę przednią, więc tu nie może być chyba gorzej, jak doszedł nam tył. Nie, no nie może być gorzej. Samochód się tak samo łamie, przecież przedni napęd u mnie i tutaj też jest pędny, więc niczego nie zyskaliśmy, niczego nie straciliśmy. Natomiast na tych oponach, jeszcze Wam powiem, bo korzystając z okazji, że mam opony Pirelli P0, Ładnie. Na tych oponach on ma fajną trakcję. To jest właśnie zaleta opon Pirelli. Ja je bardzo, bardzo chwaliłem i cenię na takiej aurze jak teraz, czyli na suchym asfalcie. Nie będę go wkręcał na 6000. Ja tak do 4,5 teraz go przyciskam, żeby go nie katować. No bo mówiłem Wam, że nie będę tego robił. Chcę tylko zobaczyć, jaka jest różnica względem ośki w tym napędzie na 4 koła, chciałem powiedzieć 4matic z Mercedesa. Tu jest 4 drive. Też 4 drive. Czy ten samochód da tyle samo fanu, co ośka przednia? Może wróćmy do trybu komfort i zobaczymy, jak on w komforcie jedzie po wciśnięciu. Bez sztucznego dźwięku. No jest przyjemniej, jest dużo ciszej. Znaczy przyjemniej, jak dla kogo? No teraz po tym huku sztucznym w kabinie, generatorze dźwięków.
Wiecie co? Powiem wam tak. W takich warunkach, jak jest sucho, nawet na moich Wretsteinach całorocznych, ja nie mielę kołami, jeżeli tak jeżdżę. Oczywiście, w momencie, kiedy będzie mokro, na pewno ten napęd rozłoży na łopatki. Czy ślisko, tym bardziej zimą. Mój napęd w przedniej ośce. Ale powiem wam, kurczę, że ja czuję, im jedziemy szybciej, to co właśnie, o czym rozmawiałem z panem Adrianem z salonu. Oni sprawdzili się z hatchbackiem, wiecie? Sprawdzili się z Cuprą 290. I o ile od zera do setki rzeczywiście przewaga była zauważalna i to wyraźna, to już powyżej tej prędkości ten samochód nie miał szans z ośką przednią w hatchu. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Już wam mówię. To nawet nie chodzi o to, że tam był hatchback, truszynkę, mniej kilogramów. Na pewno też to minimalnie pomogło. Ale gdybyśmy wzięli nawet moją wersję ST, jestem przekonany, bo mam czas 0,217,5 sekundy. Macie film na moim kanale. W karcie tam gdzieś będzie. Zresztą odpalcie sobie playlistę z testami mojego samochodu. Ja mam czas 0,100, około 5,7-5,8, natomiast czas 0,200 mam 17,5 sekundy. I to jest moim zdaniem rewelacja, jak na ośkę przednią, jak na 300 koni w 4-cylindrowym, 2-litrowym silniczku. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że po prostu nie mamy dodatkowych oporów. W napędzie na... No, jakieś ślady tutaj ktoś ostro miał zabawę, ślady opon. Chodziło mi o to, że jeżeli mamy napęd na 4 koła, to zawsze są straty mocy na wale, dodatkowe opory, dodatkowa masa wynikająca z napędu na 4 koła. I gdzieś te konie no, po prostu muszą się zniwelować po drodze. Jeżeli mamy ośkę, no to cała moc, te ponad 300 koni, tak jak u mnie wypluła na hamowni moja Cupra 312 w pierwszym pomiarze, który zawsze wychodzi słabiej, 316 w drugim i 380 Nm, no to te 316 koni, 380 Nm, jak już samochód jest rozgrzany, jak już jest na tym speedzie i na tą przednią ośkę, to jest po prostu, to jest szatan, no to jest szatan, on rwie, ten samochód się rwie, no jest... To jest zabawa, jest to fun car, naprawdę. I mi się naprawdę spodobała ta walka o trakcję, że to dodaje dodatkowych emocji. W takim napędzie 4x4 na suchej nawierzchni no, w sumie wiele nie zyskujemy. Od uruchomienia, zobaczcie, mamy 14 litrów. No to zobaczcie, na moją jazdę długookresowo, tutaj od uruchomienia to się nie liczy, bo długookresowo z teresetowym na trasie 14 litrów. Teraz pojedziemy spokojnie ten odcinek i wam chcę opowiedzieć jeszcze o samym układzie kierowniczym. Żeby to zrobić, wejdziemy w tryb Individual i zobaczymy, czy tu jakiekolwiek są zmiany w ustawieniach profilu. Individual. Co mamy w Individual? Ja ustawię tak jak u mnie, czyli mamy DCC, nie Cupra. DCC będzie Sport, czyli zawieszenie. Układ kierowniczy, tak, jest normal Cupra, tak samo jak u mnie. Silnik na pewno nie w Cupra, silnik damy w Comfort. A nawet, może dla tego testu, damy w Eco. Klimatyzacja nie w Eco, tylko normal, bo ja co będę się tutaj, jak już włączę, to chcę, żeby działało. A teraz wyłączymy klimat. Zresetuj tryb jest taka funkcja, u mnie chyba tego nie ma, przynajmniej nie widziałem. No tak, i to jest mój klimat. Wspomaganie sportowe, czyli mamy przyjemny opór, jest fajnie wyważona teraz kierownica. Kierownica bardzo fajna, taki sam projekt jak u mnie. Tu się nic nie zmieniło, skóra bardzo... No dosyć twarda jest, to nie jest taka mięciusieńka jak brzoskwinia skóra kierownica jak BMW M na przykład. No, ale wiecie, to są troszkę inne pieniądze. Więc też nie wymagajmy zbyt wiele. Ogólnie sam projekt kierownicy oceniam bardzo wysoko. Tutaj zgrubienie na dole, spłaszczony wieniec u dołu, bardzo fajny, ułatwia wsiadanie, wysiadanie i fajnie w zakrętach też, jak przekręcamy w tak zwanych, no wiecie o co chodzi, no, nawrotkach, U-turn, czyli nawrotkach. Bardzo fajnie, to nie przeszkadza, bo w niektórych kierownicach jest za bardzo to wyprofilowanie takie spłaszczone, to troszkę mnie to razi, ale tutaj jest bardzo ładnie zrobione. Tryb eko, więc żeglujemy, wrócimy do... Gdzie to dać? Już mi wróciło. Teraz, ponieważ mamy długookresowo i od uruchomienia mamy mniej więcej to samo, to wiecie co ja zrobię? Ja zrobię teraz od uruchomienia i pokażę wam, ile ten samochód może spalić, jak będziemy jechać spokojnie. Nie długookresowo, tylko od uruchomienia. Od uruchomienia kasujemy. Przebieg 17 km od uruchomienia skasowany. I teraz pojedziemy cichutko i spokojnie. Myślę, że wielu z was, ponieważ mamy tutaj silnik tylko dwulitrowy doładowany, będzie interesowało, ile ten samochód spali, kiedy będziemy jechali nim spokojnie. To miały być pierwsze wrażenia, ale pierwsze wrażenia będą obszernym testem. No i co? Czekajcie. Skrzynia była. Nie wiem dlaczego w sporcie nie przeszła mi na eko, mimo tego, że wybrałem przecież tryb eko, prawda? Profile, zobaczmy jeszcze raz. Jest individual w ustawieniach. Fajny jest ten ekran, podoba mi się ten upgrade, że mamy większy ekran.
podoba mi się ta zmiana. Rzeczywiście tutaj to wszystko ma, ta matryca jest nadal matowa tak jak u mnie, ale przez to, że jest dużo większy ekran, dużo, nie wiem ile, ale wrażenie jest, że jest dużo, dużo większy względem mojego, to jest przyjemniej. Tak jakoś to wszystko jest wyraźniejsze. Nie wiem, może też kontrast jakiś jest inny, może po prostu też dlatego, że tu jest kolorowe. Chyba tak. Chociaż tu mam czarno-białe, monochromatyczne, widzicie? Czy ja mam u siebie to kolorowe? Kurczę, ja mam problemy z kolorami i teraz się nie założę z wami, że to, nie no, chyba też jest kolorowe, tylko jakoś mniejsze. Nie wiem. Na drzewo. Chór z tym, czy kolorowe, czy nie. Teraz jedziemy delikatnie. Co mogę powiedzieć o fotelu teraz po tym krótkim dystansie? Wydaje mi się, że jest rzeczywiście minimalnie ten boczek tutaj miększy, jest bardziej miękki, jest wygodniejszy. Klimatyzacja wyłączona, nie pobieramy energii. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze nam zostało do sprawdzenia? No nic, teraz spalanie na tym delikatnym odcinku. Ja tutaj w nocy uzyskałem na tym odcinku 6, chyba i 4, 6,5 w moim samochodzie. Zobaczymy ile się w silniku, który ma 167 km dystansu. Czyli na tym mitycznym dotarciu, gdzie będziesz łopał jak wściekły. Ile nam spali. Oczywiście według instrukcji, wielu instrukcji w samochodach dowiecie się, że w czasie okresu docierania nie powinno się przesadnie długo utrzymywać jednostajnej prędkości obrotowej. Tak, to być może rzeczywiście wpływa źle na ten samochód, ale ja w momencie, kiedy pojadę jednostajną prędkością obrotową na tym dystansie 5 km, jestem spokojny, że niczego nie popsuję w tym silniku. Silnik na pewno nie będzie wymagał naprawy po takiej jeździe. Także jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie na pewno, bo znam mentalność moich widzów, bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie zjechali, skrytykowali od stóp do głów, że powinienem się toczyć przez 1500 km teraz w te dwa dni non-stop jeździć, wyjeździć ileś baków paliwa, a zaraz przejdę do pojemności baku, bo to też ciekawe, ciekawi mnie bardzo pojemność baku i zasięg. No ale właśnie chodzi o to, że będę na pewno musiał zmierzyć się z falą hejtu, trudno, jestem bez przerwy atakowany, więc... Słuchajcie, mnie już to nie rusza, Jeżeli tylko obrazicie moją rodzinę czy kogoś, będziecie mieli problem. Ale jeżeli piszecie mi, że jestem idiotą, nie umiem jeździć i tak dalej, to naprawdę, to jest dla mnie tak nudne i tak powszednie zjawisko na moim kanale, że możecie sobie darować. Ja i tak największe bzdury i największe chamstwa wywalam od razu tych, którzy używają wulgaryzmów, albo mówię jeszcze, nie daj Panie Boże, obrażają kogoś z mojej rodziny, natychmiast banuję, blokuję, to w ogóle powinno być karalne i powinni za takie coś odpowiadać, tak jak pan Karmowski, trener, złapał jednego gnojka, któremu nie wiem, tam jakieś treści pedofilskie na jego temat, jakieś pomówienia, jakieś nieprawdziwe, no to już jest naprawdę perfidne, wrzucał, atakował go, no i w końcu się doigrał smarkacz, wystąpił nawet w filmie, także polecam każdemu gimbusowi czy licealiście, który chce mnie zjechać i myśli, że jest bezkarny, to uprzedzam, że jak go dorwę, to może mieć problemy potem prace socjalne przez parę miesięcy wykonywać. Przynajmniej takie problemy, już nie mówię o innych. Ale dobra, na drzewo z tym. Mamy, zobaczcie, 7 litrów. 7 litrów przy średniej 52. Teraz spróbujemy. Ja nie staram się jechać przesadnie eko. W sensie, że to nie jest moja próba bicia rekordu eko jazdy 6.9. Ale chcę spróbować, ile ten samochód może palić w takiej bardzo spokojnej jeździe. I to będzie właśnie przewaga silnika 4-cylindrowego, 2-litrowego doładowanego o mocy 300 koni. Względem 6 cylindrów, czy 8, czy tym bardziej 8 cylindrów. Tamte silniki zawsze, jeżeli nie będą miały trybu wygaszania połowy silnika, czyli po prostu pracy wtedy na połowie cylindrów, zawsze będą piły dużo więcej. No nie ma opcji, żeby taki silnik, który ma 300, czy ponad 300 koni, miał pojemność 3 litry, 3,5 litra, spalił 7 litrów. Jeżeli to nie będzie hybryda, jeżeli to nie będzie diesel. Ja mówię o benzynie. Więc to rzeczywiście, zobaczcie, niewątpliwie jest to przewaga silnika doładowanego, on wyżłobi jak zły, jak go będziemy wkręcać, ale teraz, jak wykorzystamy, na chwilę się rozpędzimy, wykorzystamy żeglowanie malusieńku, wytracamy prędkość, no to spalanie będzie oscylowało w okolicach 7 litrów. Widzicie, jak jest. Coś tu się jeszcze zmieniło w kabinie? No nic. Lusterko zawieszone czarne wysoko, wszystko widać. LEDy tutaj w kabinie tak samo. Na pewno zmieniły się LEDy na zewnątrz i to Wam pokażę w nocy. Jestem bardzo ciekawy, jak wyglądają kierunkowskazy teraz. I tak nic nie zobaczymy, więc to jest bez sensu. Jeszcze pojedziemy na mój OS. Tam się zatrzymam i pokażę Wam Seata
słoneczko. 7 litrów. Być może nie uda mi się zejść do takiego wyniku jak u mnie. Ja miałem u siebie 6. Przekłamanie licznika prawdopodobnie jest takie samo. Ja miałem u siebie, z tego co pamiętam, około maksymalnie 6,5 litra, a tu mam 7. No, staram się jechać już bardzo, bardzo eko, wykorzystując żeglowanie, wykorzystując hamowanie biegami, a nie używając hamulca, tak jak mówiłem to w poradniku o ekojeździe, który mam nadzieję, że już opublikowałem. Także zachęcam, może będzie w karcie. Około 7, tu chyba z 7 rzeczywiście nie zejdziemy i to naprawdę to docieranie silnika, czy ja mam tu 170 km, czy będę miał 10 tysięcy, czy 17 tysięcy km, to nic nie zmieni. No już sprawdzałem moją kuplę. Zobaczcie sobie, obejrzyjcie sobie odcinek wyjazdu do Radomia, kiedy miałem około 500 km na liczniku. No i teraz, czy mi pali teraz mniej, czy więcej? Nie, tak samo. Nic tam nie widzę, żadnych różnic. Prędzej widzę różnicę, jak zatankuję 98 i 95. To rzeczywiście tutaj jakieś różnice w spalaniu notuję, ale nie będę o tym robił już wywodu, bo nie będzie to film, będzie to znowu off-top. Jakieś brzydkie rzeczy na drodze, jakiś kamień. Fajna jest szyba, a propos właśnie tego, co zobaczyłem. Tu jest bardzo fajna szyba, długa, także wszystko widzimy. Seat mi się podoba, ale czy ja bym chciał, kurczę, zmieniać tą moją ośkę na 4x4? Czy ja mam teraz takie parcie? Wiecie co? Chyba nie. Chyba nie mam jakiegoś parcia. Naprawdę. Myślałem, powiem wam szczerze, myślałem, że będę bardziej podekscytowany samym odejściem na dole. Tak jak testowałem niedawno Infiniti Q50S, kompletnie inny silnik. Ja wiem, 3,5 litra wolno ssące, old school, stara szkoła robienia silników. 7G-tronik mercedesowski, przez niektórych złośliwie nazywany geriatronikiem. No, konia z rzędem temu, kto powie o geriatroniku, powie, że właśnie to jest geriatronik w Infiniti Q50S, no ale to już też nieważne, nie schodźmy na takie tematy. Po prostu tamten samochód odlatywał, ja czułem tak olbrzymie przeciążenia. Wiadomo, więcej koni, 364, 546 Nm, no przepaść, tu mamy ze 300, nie wiem, 70-80, no pewnie jakiś tam gift będzie. Ale pół tony mniej, prawda? I tam też 4x4, natomiast tamten samochód to był obłęd, to było 5 sekund, tutaj niby też jest 5 sekund, niby. Ale kurczę, jakoś to odejście, no nie wiem. Jeszcze chcę wam pokazać maleństwo w innej lokalizacji. Włączyłem światła dzienne, to znaczy pozycyjne. Chyba zobaczycie, że się świecą, tutaj migają. Zapraszam was też na nocny odcinek, który pokaże całe oświetlenie w pełnej krasie. W dzień nie ma sensu tego robić. Ten kolorek, jak to się mówi, robi robotę. Bardzo mi się podoba. Tylko mówię, no tak jak powiedziałem w innym filmie, jeżeli ktoś chce być anonimowy na drodze, jeśli ktoś chce być bardziej sleeperem, jeśli mówimy o samochodach, czyli samochodem, który nie wyróżnia się niczym, a po depnięciu zaskoczy wielu, no to na pewno nie ten kolor. To na 100% nie ten kolor, odradzam, ponieważ ten kolor przyciąga uwagę, zwraca na siebie uwagę i prowokuje. Prowokuje innych kierowców, szczególnie gdy mamy, zobaczcie, takie felgi z takimi czerwonymi zaciskami, które zdradzają duże tarcze, duży zacisk czerwony. Ja też mam u siebie czerwony zacisk, ale on jest troszkę bardziej zamaskowany za tymi moimi 19-calowymi felgami grafitowymi, srebrno-grafitowymi. Tutaj ten samochód krzyczy. Ten samochód krzyczy, patrzcie na mnie, jestem budżetowym Ferrari. Mam mocny silnik i zaraz będę się ścigał z każdym spod świateł. Może nie dosłownie, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. No to jest tak, że ja... Mi się ten samochód podoba. Ja mam 33 lata, więc nie jestem wiekowym kierowcą, ale myślę, że gdybym miał 10 lat więcej, to zdecydowanie bardziej optowałbym, tym bardziej bym optował za tym moim kolorkiem, który mam teraz, a nie takim krzykliwym. Dla 30-latka uważam, że ten kolor, czy nawet właśnie osoby młodsze, jeżeli ma pieniądze, ma firmę, stać ją na leasing takiego samochodu, ma 20 parę lat, uważam, że ten samochód w tym kolorze to jest bajer. To jest naprawdę fajny bajer. Świetna alternatywa dla Volkswagena Golfa, który nie porywa z wyglądu, nigdy nie porywał i nigdy, przyznam się wam szczerze, że nie byłem fanem designu Golfa. Czekam na testy, może zachwyci mnie wyciszenie, zachwyci mnie jakość materiałów. Mam nadzieję, że po tym teście będę mógł w niedługim czasie sprawdzić nowego Golfa, jakiegoś mocnego GTI, może nawet właśnie Golfa R by było fajnie w wersji Variant albo w wersji Hatchback. Uważam, że ten samochód ma
linię najładniejszą z tych samochodów, które przychodzą Wam na myśl i mi teraz, czyli Octavii RS, najsłabszej stawce. No wybaczcie, ale Octavia RS to no, nie, nigdy mnie nie porywała. Ten samochód kompletnie nie ma polotu i wiem, że ma najwięcej miejsca, wiem, że jest z tyłu najbardziej przestronny, no ale to Skoda zawsze tak robiła samochody. Z tyłu najwięcej miejsca spośród całej stawki, jakbyśmy wzięli do porównania właśnie Volkswagena i Seata, no ale nie wygląda, no nie wygląda. Seat moim zdaniem w wersji kombi wygląda najładniej, biorąc pod uwagę Golfa R wariant i Skodę Octavię w wersji najmocniejszej. Czyli RS, czarne wnętrze. Na mnie samochód jest fajny, ładny. Nie wiem, czy mi się zdecydował na ten kolor, ale uważam, że jest ciekawy i przepaść go dzieli względem tego koloru czerwonego, który był do tej pory w Cuprze. Tamto był po prostu dramat. Tamten kolor był absolutnym dramatem. Jeszcze fajną rzeczą, zobaczcie, jak tutaj mamy. Oczywiście lakierowana jest całe nadwozie, nie tylko na zewnątrz, więc cała ta blacha wjeżdża do lakierni i fajnie to wygląda po otwarciu. Ja mam u siebie to wszystko w szare, takie nijakie, a tu mamy kontrast z dojazdowym kołem z czarną felą, czarną oponą. Zresztą bardzo brawa dla Seata, że nie zmienił, nie odszedł od tej koncepcji, że mamy cały czas koło dojazdowe. Ostatnio właśnie wyskoczył mi fałszywy monit. Byłem w nocy, nagrywałem testy, no i co? Gdybym nie miał dojazdówki na pace, to bym się jeszcze bardziej zdenerwował, jakbym miał jakiś zafajdany kompresor, miał to wszystko ładować w oponę w razie czego. A tak mając dojazdówkę, zawsze człowiek jest spokojniejszy. Także oby Seat od tego nie odszedł, został przy tym. To nie dodaje bardzo wielu kilogramów, szczególnie jak mamy mały bak paliwa. A tutaj cały czas mam zagwozdkę, wiecie? Tu mam cały czas zagwozdkę, bo mi pokazuje skubany zasięg cały czas 500 km, a ja go ładnie traktuję, dynamicznie dosyć jeżdżę i już zrobiłem od tankowania 50 km, tankowania, które wykonał dealer, i cały czas mam ten zasięg 500 km. Muszę sprawdzić w końcu w danych katalogowych, bo to wstyd, żebym cały czas nie wiedział, czy Seat coś zrobił. A teraz popatrzcie, jak pięknie się mieni w słoneczku ten kolor. No chyba jeszcze przerwę film i zrobię zdjęcia, czekajcie, bo tutaj ładniej wyszedł. Wiem, no, odbija mi totalnie, jestem maniakiem, ale pamiętajcie, każdy samochód to przygoda na moim kanale. To jest ileś odcinków przygody, w którą zabieram moich widzów. I z Wami przeżywam całą tą przygodę. Od odbioru do oddania auta. No bardzo ładny, w słoneczku bardzo ładny kolorek. Dobra, kończymy zewnętrzne ujęcie. Posłuchajcie dźwięku z lepszego mikrofonu. W tym średnim zakresie obrotu właśnie, nie chcę go wkręcać wysoko. O tutaj, tak w środku. Słyszycie? Natomiast jak go wyrzucimy na tryb cichy, czyli individual wezmę, tutaj ustawiłem tryb eco, no to zobaczcie. Wkręcam go na obroty. Olbrzymia różnica, nie? Większa niż u mnie. U mnie też słychać ten sztuczny dźwięk, ale nie jest to tak dobitnie odczuwalne i podkreślone jak tutaj. To jest, moim zdaniem, oni coś tam namieszali z tym sztucznym dźwiękiem. Coś tam poprawili, znaczy chcieli poprawić, a jak wyszło, no tak wyszło. Nie wiem, czy jestem do końca przekonany do tego nowego brzmienia. No, jeszcze raz włączymy tryb Cupra. Zobaczmy, jak on będzie w trybie Cupra. Damy mu Cupra. Teraz posłuchamy. Posłuchajcie, jak on brzmi. Na dole nawet brzmi chyba fajniej niż u mnie. Teraz go chętnie sprawdzę na tym moim wyjeździe, co zawsze tam sprawdzam każdy samochód tutaj. Niech wyjadą te ślimaki tam mozolnie. Dobra, stop, czysto. Ładnie, na PLK-ach jest ładnie. Tylko ryczy skupane, no. Ryczy nieźle. Nie każdemu to przypadnie do gustu. Na pewno nie każdemu to przypadnie do gustu ten odgłos. No ale kurczę, no zawsze mamy ten tryb eco. Po co się męczyć, jak mamy tryb eco? I w tym trybie eco, jak damy lewarek w dół, czyli przestawimy na S, albo użyjemy funkcji kickdown, zawsze mamy power, teraz mamy S, bez tego sztucznego dźwięku, no słychać dużo różnicy, nie?
mijamy teraz, mijamy wynik, bo ja nie chcę pójść z turbami. Zaraz, kurczę, połowę baku wyjeżdżę. Będę musiał ulić 150 zł za weekend zabawy, albo 200, albo 300. Jak Kupra 300, to 300 trzeba by na stacji zostawić, nie? No fajne jest to, że rzeczywiście mamy tą trakcję, ale ja, kurczę, no ja w tym wyższym przedziale prędkości jestem trochę tym zawiedziony, że rzeczywiście nie ma tego, no nie ma tego, co u mnie. Ten samochód się słabiej zbiera. Ja nawet nie muszę czasówek robić ze stoperem w ręku. Ja to czuję, że ten samochód nie ma takiego odejścia powyżej setki, tak jak teraz. Kickdown. Nie ma. Mimo tego, że ja mam niby 290, a to jest niby 300. Ale nie ma. No. W ośce jest ten power, jest większy kop. A jesteśmy, kurczę, blade. Dobra, weźmy Kuprę teraz. Sprawdźmy na maksymalnych możliwościach. Od około 100 na godzinę. Czekajcie, zrobię jeszcze taką Kuprę. 3, 2, 1, kick. Nie ma, nawet w trybie Kupra. Ja po prostu znam bardzo dobrze mój samochód i nie muszę robić head to head porównania z samochodem na pasie obok, żeby to wiedzieć. Zresztą mówię, no pan Adrian, z którym rozmawiałem, oni zrobili z hatchbackiem taki pojedynek i hatchback objechał, mówiąc językiem potocznym, po prostu objechał tego czteronapędowca, no 4x4 z napędem na obie osie, więc tak to już jest. Przy starcie nie ma szans, przy starcie nawet na suchym 4x4 ładniej odejdzie, ładniej. Co prawda, nie wiem, w skrajnych warunkach, kiedy mamy bardzo ciepły asfalt, kiedy mamy klejące się gumy do asfaltu, być może nawet jakieś cuda tworząc, jesteśmy w stanie objechać 4x4, ale szczerze w to wątpię. W normalnych warunkach nie mamy najmniejszych szans. Najmniejszych. W przedziale właśnie od startu, od zatrzymania. Ktoś przywalił w trójkąt, widzieliście to? No, obok nie mogłem zmienić, bo tam miałem samochód zatrzymać. Pominąłem go tak na 5 cm ten trójkąt. Ktoś w niego rąbnął. Takie są przygody na drodze. Ale zawsze lepiej by było, żebym ten trójkąt patnął ponownie po kimś, niż żebym się pocałował z kimś na środkowym pasie, nie? Także pamiętajcie, w takiej sytuacji to też rada dla was. Coś, no trzeba na instynkt działać w takim momencie, kiedy macie sekundę, pół sekundy. Zawsze kontakt, lusterko przez ramię, czy macie wolne miejsce, jeżeli chcecie uciekać, bo koniec końców, jakbyście wpierniczyli się w samochód z boku, to będzie miaska. Jak się wchrzanicie w trójkąt albo jakieś inne małe coś, no to nie będzie tragedii. Dobra, wracamy do wrażeń. Bez kickdownu on ryczy, ten samochód ryczy. Wracamy do moich nastaw, czyli eko, mamy żeglowanie, wszystko w sporcie, albo Kupra, albo klima w pełnym działaniu, jeśli byśmy chcieli. Opoldek, WGF3104. Pozdrawiamy pana w kamizelce, w Poltku. Klasyka. Jak to miło zobaczyć jeżdżącą klasykę. Co prawda światło, każdy świeci w inną stronę te musztardówki. Ale ładnie, samochodzik. Już zabytek. Żółte tablice niedługo. No i zwalniamy. Hamulców nie sprawdzałem dobitnie, ale jeszcze to zdążę zrobić. Może w nocy przetestuję. No, samochód jest świeży, więc tutaj... Tyle, ile mogłem, to zobaczyłem. Spalanie, odkąd zresetowałem, 10.9, zobaczmy jeszcze następne. Długookresowo, no to odkąd odebrałem samochód. No i od tankowania 13.7. No to jest trochę więcej niż u mnie. Ja teraz na baku robię mniej więcej 12.7, coś takiego, 12. Według komputera oczywiście, bo tam jest jakieś przekłamanie. I teraz, kurczę blady, o tym zakichanym baku paliwa. 520 km zasięgu. Niby. Niby jest 520 km zasięgu. No to kurczę, jeżeli on szacuje to z od tankowania, mamy tutaj z średniej, mam 40 km prawie od tankowania i tu mam 43 km średnio, 13,5. No to kurczę, to zasięg coś wysoko mi podaje, muszę wam powiedzieć. Tak jakbym tu miał przynajmniej 70 litrów w tym baku. A jestem pewien, że no nie chcę obrażać w zasadzie mistrzów od projektowania samochodów.
ale ten trend, ta tendencja do wywalenia tych 20 kg tej masy małej, czy nie wiem, czy to jest problem z miejscem, ale wydaje mi się, że to jest ta mania odchudzania tych samochodów dzisiaj. Ta ekologia. To nie chodzi nawet o te dziesiąte, urwanie tej jednej dziesiątej sekundy, czy tam pięciu setnych. Tylko bardziej chodzi o tą ekologię, żeby te samochody im lżejsze, tym mniej paliły. No ale kurde blade, no co chwilę na stację w mieście zasięg 350 km max. Słabo. Tutaj na szczęście mi pokazuje 520, więc powiem wam szczerze, że ja tak naprawdę nie wiem, czy oni coś tu zmienili, czy nie. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że bak jest 50-litrowy, ale dobra, kończymy temat, bo może ten zasięg mi się do jutra wyklaruje i pokaże mi tu zasięgu 400 km albo 300 ileś i będzie wszystko jasne. Może potrzebuję chwili, żeby obliczyć. Sprawdzimy dane katalogowe. Wybaczcie, że tego nie zrobiłem jeszcze, ale 1000 spraw na głowie. Po katalogu jeszcze nie sprawdziłem. Czy tu mamy nawigację? Bo to na pewno by was interesowało. Czekajcie, rowerzyści dzisiaj wylęgli jak grzyby po deszczu. Wylęgarnia rowerzystów. Zaraz sprawdzę tylko, żeby mam jeszcze nawigację pokazał. Tu chyba wystarczy przejść. Tu mamy chyba do full link. Tak, bo mamy ikonkę tutaj smartfona. Android Auto, Apple CarPlay i Mirror Link tu mamy. Teraz chciałem wam dać nawigację. Czy jest nawigacja? No nie widzę nawigacji. Telefon, radio. Dobra, ja się mam skoncentrować na jeździe. Dźwięk, samochód. Nie ma tu chyba nawigacji. Powinno być na głównym ekranie. No, samochód mam kliknąć. Ale nieważne. Wiecie, co ja myślę na temat nawigacji wbudowanych. Nie brałem do nowych samochodów, a już mam trzeci, mój Seat jest trzecim nowym samochodem, który konfiguruję. Nigdy nie brałem wbudowanej nawigacji i nie wezmę do następnego. Chyba że tu stanę po prostu w pakiecie, którym wezmę i nic za to nie będę musiał dopłacać. Ale jeżeli mam dopłacić choć 2000 zł, to zobaczycie. Nie dam złamanego grosza za wbudowaną nawi. Nie lubię wbudowanych nawi. Jeszcze na tandemie Janosik, Google Maps. Mam tutaj full link i kto mi powie, że taka opcja nie jest lepsza na takim dużym ekranie. Nie z każdym oczywiście urządzeniem się da tą opcję wykorzystać, ale ona kosztuje raptem tam 600 kilkadziesiąt złotych, ten dodatek, mówię o opcji full link, a nawigacja, nie wiem, kilka tysięcy, jeszcze ta potem płatna aktualizacja na drzewo. Nikt mnie nie przekona, w dzisiejszych czasach tym bardziej, do nawigacji płatnej w samochodzie wbudowanej. Jak z wyciszeniem tutaj, jeśli chodzi o hałas nadkoli względem mojego samochodu? Wiecie co, wszystko brzmi podobnie. Te odgłosy są podobne, natomiast ja bym wolał zobaczyć jeszcze... Tutaj weźmiemy samochód. Co ten gość robi? Chyba czegoś szuka, ale kierunkowskazu nie raczy włączyć. Zawsze informuję innych kierowców, że facet czegoś szuka, nie wiem, miejsca, to się włącza kierunkowskaz, a nie jedzie 5 na godzinę, bo... Jak z zawieszeniem? Jesteśmy w nastawach sportowych. Ja tak jeżdżę. No tak samo, tu się nic nie zmieniło. Takie samo jest dobicie, uderzenie, jak wjeżdżamy jednym kołem prędkością około 30 na godzinę na próg zwalniający. Tu Mustangiem, ktoś tyłek Mustanga zostawił. Chcę go, żeby ktoś mi w ten tyłek wjechał. Aż się prosi, całe koło wisi z krawężnika. No nie, miejsca pewnie nie wiem. Wspomaganie oceniam na pewno nie twardsze niż u mnie, a przecież ja jestem w trybie wspomagania Cupra. Dziwne. Wydaje mi się, że nawet jest troszkę bardziej ucywilizowany ten układ, a na tych oponach Pirelli P-Zero, identycznych jak u mnie przed przekładką, bardzo było twardo, bardzo było sztywno na wspomaganiu właśnie w trybie Cupra ustawionym. Mam te same gumy co w moim przez kilka tysięcy kilometrów, więc mam dobre porównanie. No dobra, na drzewo z tym i teraz wracamy do wskazań spalania, żebyście widzieli, ile od tankowania wyszło. 13 litrów, ale ja nie tankowałem, 10 od uruchomienia, bo zresetowałem, jak już jedziemy spokojniej trochę. I tu mamy długookresowo 11,5. Okidoki, to chyba będzie wszystko z pierwszej jazdy. Nadal mam zasięg 520 km, ciekawe, intrygujące przyznam. Chociaż tak jak mówiłem wam, ja nieraz miałem
taką sytuację we własnym samochodzie, że po tankowaniu mi pokazywał. Tylko że tutaj już mam 40 km od tankowania, nie? Więc to też jest dziwne. Bo zaraz po tankowaniu też mi tam pokazywał 550, nawet 580. Ale szybko ten zasięg spadał. Dosyć szybko, wydaje mi się, że dosyć szybko. A tutaj, zobaczcie. No dobrze. Bardzo Wam dziękuję za dotrwanie do końca tych moich długaśnych, nudnych, momentami strasznych. Nudy jak w polskim filmie, wiecie jak ja to mówię. Ktoś tam mi napisał, ale nudy. No a jakie, a co ma być? To jest polski film. Nie spodziewajcie się efektów jak na kanałach, które mają 5 milionów subskrypcji i budżet na każdy odcinek i ekipę telewizyjną. U mnie są żywe wrażenia z jazdy, to chyba cenicie i to chyba najbardziej lubicie w moim kanale, a nie hollywoodzką oprawę, 50 tysięcy ujęć, które tak naprawdę niczego nie wnoszą, bo chcecie się naprawdę dowiedzieć, co prowadzimy i jak to jeździ, a nie widoczki oglądać. Tak myślę, mam nadzieję, dzięki temu subskrypcji przybywa. Dzięki, buczenie, o, czekajcie. Ponad 40 decybeli z buczandem. Niestety, moi mili, buczando, tak jak było, tak jest. Nic się w tej kwestii też nie zmieniło. Na razie, trzymajcie się.